widać, że z Bartkiem Klinem myślimy podobnie o tym, o czym trzeba mówić, jak proszą o, tym, o to, żeby opowiadać, o czym nie wiemy. Trzeba mówić o problemach milenijnych, czyli o trudnych pytaniach otwartych, które leżą w centrum matematyki gdzieś. No i ja spróbuję opowiedzieć o hipotezie Riemanna. To jest pytanie, które chyba jest z teorii liczb, a może jest z analizy zespolonej, ale ono właściwie jest z całej matematyki w jakimś sensie, z dużego kawałka matematyki. Na pewno jest w głównym nurcie, na pewno należy do najbardziej intrygujących pytań, na które matematycy nie znają dziś odpowiedzi. To jest pytanie, które jest wyrafinowaną wersją takiego dziecinnego zastanawiania się, a ile właściwie jest liczb pierwszych? Czy może raczej, a jak one są położone wśród innych liczb? Ktoś mógłby powiedzieć, że to w ogóle no nic szczególnego, no bo Euklides nam powiedział 2300 lat temu, że tych liczb jest nieskończenie wiele. Gdyby liczby pierwsze były tylko od jedynki do n, no to my bierzemy n silnia plus 1 i to jest liczba, która z dzielenia przez cokolwiek od 1 do n daje resztę 1. Więc musi mieć jakieś inne dzienniki pierwsze spoza zakresu od 1 do n. No tylko, że ten dowód bardzo znany nie mówi, jaki jest rozkład wszystkich liczb pierwszych wśród innych liczb naturalnych. A hipoteza Riemanna to jest takie przeświadczenie, jakby człowiek miał to powiedzieć poecie, to jest przeświadczenie, że liczby pierwsze są ułożone wśród innych liczb naturalnych dość losowo, ale my umiemy dość wiernie ten rozkład opisać. Powiedzieć, jaki on jest, ilu tych liczb, w jakich przedziałach należy się spodziewać, z jakim błędem i z jakim odchyleniem. To jest Riemann. Tu spróbuję go pokazać Państwu. On, to jest jakaś litografia z 1863 roku. Z roku powstania styczniowego. Riemann ma tutaj 37 lat, więc widać, że ludzie, którzy w XIX wieku wyglądali straszliwie dostojnie, dzisiaj pewnie uchodziliby za bardzo młodych. On żył niedużo dłużej. To jest litografia na 3 lata przed jego śmiercią. Napisał 13, dzisiaj ludzie mówiliby zaledwie prac matematycznych. W świecie, w którym wszyscy bardzo poważnie traktowaliby rozporządzenie ministra o ewaluacji dyscyplin w uczelniach, o którym wspomniał Bartek Klin, znaleźliby się ludzie, którzy czepialiby się Riemanna, że tych prac jest mało i że są w dodatku nie tam opublikowane, gdzie trzeba. Mimo to spora część z nich do dziś ma olbrzymi wpływ na rozwój całej matematyki. Ja najpierw powiem, co to jest hipoteza Riemanna w sposób, który jest całkowicie niezrozumiały dla niematematyków, żeby powiedzieć, w jaki sposób matematycy komunikują ten problem, powiedzmy, studentom drugiego czy trzeciego roku matematyki. Ja, jak miałem mniej więcej 20 lat, to w taki sposób ktoś mi ten problem zakomunikował. Otóż jest taka funkcja, tak zwana funkcja zeta Riemanna, suma odwrotności S tych potęg liczb naturalnych dla wykładników S większych niż 1. Metodami, które student matematyki zrozumie, dowodzi się, że coś, co jest określone tym wzorem dla rzeczywistych S większych niż 1, rozszerza się na całą płaszczyznę zespoloną, oprócz jedynki, gdzie się tej funkcji nie da rozsądnie dookreślić. Jest tylko jedna funkcja zmiennej zespolonej na kółtej płaszczyźnie, która takim właśnie wzorem wyraża się dla rzeczywistych S większych niż 1, a oprócz tego ma pochodną zespoloną w każdym punkcie swojej dziedziny. Jak ktoś nie wie, co to jest pochodna zespolona, to niech sobie wyobraża, że to jest taka funkcja, która w małej skali z grubsza biorąc jest liniowa. I pytanie za milion dolarów. Inne oprócz P równa się NP pytanie z listy problemów milenijnych to jest pytanie o to, czy ta hipoteza wypisana tutaj w dwóch linijkach jest prawdziwa, czy nie. Hipoteza mówi tak, jeśli funkcja zeta ma wartość 0, a liczba rzeczywista z jest w
prawej półpłaszczyźnie ma dodatnią część rzeczywistą, to ta liczba z to musi być 1/2 plus i t. Wszystkie te zera funkcji z muszą być na prostej o równaniu część rzeczywista równa się 1/2. No i jakbym z takiego laickiego punktu widzenia są dwa pytania. Dlaczego w ogóle kogoś to interesuje i dlaczego to ma jakikolwiek w ogóle związek z liczbami pierwszymi? Więc zanim spróbuję krótko odpowiedzieć na te dwa pytania, to pokażę dwa obrazki. To są dwa portrety fragmentów funkcji zeta Riemanna. Ten pierwszy obrazek, który teraz widać mniej więcej w środku, to jest próba pokazania powierzchni, która dwuwymiarowej powierzchni, która naprawdę żyje w czterowymiarowej przestrzeni. No ale my nie mamy narzędzi do pokazywania sobie na zoomie dwuwymiarowych powierzchni w czterowymiarowej przestrzeni, więc tu jest pewien rzut tej powierzchni na trzy wymiary. To jest taki krajobraz górski, w którym wysokość każdego punktu nad zetem na dole na płaszczyźnie to jest moduł zeta od z, a kolor koduje to, co utraciliśmy przy rzutowaniu. I na tym obrazku widać takie najniższe miejsca, te spiczaste dołki na wykresie, gdzie funkcja zeta ma zera. I one się układają pod sznurek na jednej prostej, na środku tak zwanego pasa krytycznego, część rzeczywista między zerem a jedynką. To, co jest na dole, to jest po prostu wykres modułu funkcji zeta na prostej krytycznej. Dziwny, chaotyczny dość zygzak, ale co jakiś czas kolejne zero. Więc tak to wygląda na obrazku. Wygląda, że tych zer jest dużo i wygląda, że one są tam, gdzie Riemannowi się wydawało, że one powinny być. Dlaczego Riemann akurat te funkcje badał? No dlatego, że od czasów Eulera wiadomo, że funkcja zeta ma jakiś związek z liczbami pierwszymi. Mianowicie jest ten wypisany u góry slajdu wzór Eulera, pochodzący sprzed no już blisko 300 lat, który mówi, że iloczyn, taki nieskończony iloczyn, 1 minus 1 przez 2 do st, 1 minus 1 przez 3 do st, kolejne nawiasie jest 1 minus 1 przez 5 do st i tak dalej. I te mianowniki to są st potęgi liczb pierwszych. Otóż taki iloczyn to jest 1 przez wartość funkcji zeta. Czyli ona jest tak jakby zbudowana w każdym razie dla rzeczywistych wykładników s większych niż 1 z wymnażania takich nawiasów, w których po kolei występują wszystkie liczby pierwsze. Gauss mniej więcej wtedy, kiedy Riemann się urodził, wysunął takie dość genialne przypuszczenie, że jak się patrzy, ile jest liczb pierwszych od dwójki do n, no to jest mniej więcej logarytm całkowy z liczby n. Jak ktoś nie wie, co to jest całka, albo nie słyszał nigdy słów logarytm całkowy, to z dobrym przybliżeniem można uznać, że Gauss uważał tyle, że jak chce wiedzieć, ile jest pi, powiedzmy od 1000, to powinienem wziąć 1 przez logarytm z 2, plus 1 przez logarytm z 3, plus 1 przez logarytm z 4, plus 1 przez logarytm i tak dalej, aż do logarytmu z 1000 i odwrotności tych logarytmów naturalnych dodać. I to wyjdzie liczba liczb pierwszych, jak dodam do n, no to aż do n. Skąd Gauss to wiedział? Otóż, proszę Państwa, Gauss wiedział to, co jest teraz na moim slajdzie. On napisał gdzieś w swoich dziennikach, że on co jakiś czas z upodobaniem sobie rozkładając to i owo na czynniki pierwsze, poznał wszystkie liczby pierwsze od 1 do 3 milionów. I to, co na tym slajdzie widać w tej chwili, to jest taka tabelka, gdzie w jednym wierszu po kolei są. Najpierw jest to okrągłe, co napisałem, takie to na przykład, nie wiem, 1 900 000 widać na środku. To jest liczba n. To, co jest obok, 142 029, to jest pi od n.
trzeciej kolumnie jest napisane, jak się ma jedno do drugiego, ile to jest n podzielić przez pi od n. A w czwartej kolumnie jest logarytm naturalny. No i to wygląda podobnie, ale nie zupełnie tak samo, bo widać, że trzecia kolumna od czwartej różni się jednak no, w tym zakresie, w którym to pokazuje, dość poważnie, mniej więcej o jeden. To nie są takie same wyniki pomiarów, jakby powiedział fizyk doświadczalny zapewne. Natomiast w czwartej kolumnie jest napisane tempo przyrostu, w piątej, przepraszam, kolumnie i szóstej kolumnie są opisane tempa przyrostu tych dwóch sąsiednich kolumn. Jest napisane, w jakim tempie przyrasta jedna kolumna i druga kolumna. No i te tempa przyrostu, to one są już bardzo dokładnie takie same. I to jest coś, co Gauss wiedział. Więc on powiedział tak, no dobrze, no to jak się patrzy, z jakim prawdopodobieństwem wylosowana liczba od dwójki do n jest pierwsza, to prawdopodobieństwo jest mniej więcej 1 nad logarytm naturalny n. No, dane liczbowe tak pokazują. To jest obserwacja losowego procesu i ja słyszałem coś o statystyce, ja tak uważam. I w związku z tym ten postulat Gaussa to jest powiedzenie, że ten rozkład jest losowy i jego wartość oczekiwana, ten wynik zliczania liczb pierwszych jest właśnie, powinien być właśnie taki. No i teraz tak, przyszedł Riemann, napisał swoją pracę w 1959 roku, krótką, 8-stronicową, w której wyraził hipotezę Riemanna gdzieś tam. Jednym zdaniem i zupełnie przelotnie, ale zasadniczym celem Riemanna nie było formułowanie hipotezy Riemanna, tylko było podanie jakiegoś możliwie prostego i jawnego wzoru na pi od n. Powiedzenie, jak znaleźć liczbę liczb pierwszych od dwójki do n. I Riemann mówi tak, mam jawny wzór, oto jest wzór, trzeba wziąć dokładnie logarytm całkowy n i dodać pewien błąd na moim slajdzie b od n, który ma dwie części. Jedna z tych części wyraża się przez logarytm całkowy, no ale jest i tak mniej ważna niż ten pierwszy składnik, a druga część, proszę Państwa, ta druga część wyraża się skomplikowaną formułą, też jakimś nieskończonym szeregiem przez zera funkcji zeta. I sens hipotezy Riemanna, wyrażonej wcześniej w tym języku analizy zespolonej, jest taki. Otóż zera tej funkcji zeta ułożone są tak, aby taka losowa część błędu, przypadkowa, była możliwie najmniejsza. Ja może zanim pójdę dalej, to pokażę jeszcze jeden obrazek. O, tutaj go będę miał. To jest wykres, gdzie w tej chwili widać trzy linie. Czerwony zygzak to jest tempo wzrostu, to jest, pokazuje, jak rośnie funkcja pi od n. Jest taka szarawa, przerywana kreska, która jest taką zasadniczą częścią, nieprzypadkową wzoru Riemanna na pi od n. To jest taki zasadniczo, że tak powiem, linia wzrostu pi od n. A to czarne to pokazuje, co się dzieje z tym wzorem Riemanna, jak dobieramy tę poprawkę, znając pewną liczbę funkcji zeta. Jak ja powiem mu, słuchaj, weź tych zer funkcji zeta trochę mniej, ja ich znam tylko 5, no to on tę poprawkę zrobi taką. Jak powiem, że nic nie znam, no to nic nie zrobi. Ale jak powiem, że znam coraz więcej zer funkcji zeta i coraz lepiej będę usiłował ten wzór Riemanna ustawić, no to ta przerywana kreska będzie usiłowała się wygiąć w sposób możliwie gładki, ale idealnie dopasować do tych przypadkowych schodków pi od n. I to jest sens hipotezy Riemanna, że w przybliżeniu pi od n przez logarytm całkowy błąd jest jak najmniejszy. Są jej równoważne wersje. Pierwsza jest taka, że różnica między pi od x a logarytmem całkowym
to jest co najwyżej pierwiastek z x-a razy logarytm z x-a jeszcze z dokładnością do stałej. Otwarty problem z 1901 roku. Druga wersja równoważna sprzed około 20 lat, Jeff Lagarias, matematyk amerykański, napisał zdanie, które wygląda jak zadanie o nierównościach dla olimpijczyków. Jakieś sigma n, suma dzielników n, hn, suma tam równość, której równość zachodzi tylko w jednym. Trzecie sformułowanie równoważne, które jest prawie dla dzieci, które postaram się na zakończenie powiedzieć, to jest sformułowanie, które jest uogólnioną wersją hipotezy polskiego matematyka Franciszka Mertensa, u schyłku XIX wieku profesora UJ, a potem profesora Uniwersytetu w Gracu. I to sformułowanie brzmi tak. Liczby naturalne dzielimy na trzy klasy. Czerwone, czarne i szare. I powiemy od końca, które są którego koloru. Otóż, proszę Państwa, liczby szare to są takie, które dzielą się przez jakiś pełny kwadrat. Większy od 1. 72 jest szare, bo dzieli się przez 4, czyli 2 do kwadratu. 99 jest szare, bo dzieli się przez 9, czyli 3 do kwadratu. 2020 no jest szare, bo dzieli się też przez 4. I 10 do potęgi 2021 jest szare, bo dzieli się na przykład przez 100 albo przez 625. Przez bardzo wiele kwadratów dzieli się 10 do potęgi 2021. Takie liczby nas w ogóle nie będą interesować. Czarne to są te, które są iloczynem parzystej liczby różnych czynników pierwszych. 6 to jest 2 razy 3. 15 to jest 3 razy 5. 210 to jest 2 razy 3 razy 5 razy 7. 2021 to jest bodajże 43 razy 47. Też jest czarne w tej terminologii. Czerwone to są takie, które są iloczynem nieparzystej liczby różnych czynników pierwszych. 11, bo samo jest pierwsze. 30, bo to jest 2 razy 3 razy 5, 3 czynniki pierwsze. 1001, bo to jest 7 razy 11 razy 13. Te liczby są czerwone. No i teraz hipoteza Riemanna to jest precyzyjny ilościowo wyraz tego, że na długich fragmentach zbioru liczb naturalnych, tych liczb czarnych i czerwonych, jest z niezłym błędem tyle samo. Mianowicie jak BK i RK od angielskich black i red będą oznaczać liczbę tych czarnych i tych czerwonych w przedziale od 2 do K. Tu napisałem, ile to wychodzi dla przedziału od 2 do 20. Jak ktoś zechce, to potem może sprawdzić. To trzecia równoważna wersja hipotezy Riemanna mówi tyle, że jak się patrzy, ile się różni BK i RK, to to jest dla każdego epsilona z dokładnością do stałego czynnika nie więcej niż K w potędze 1 druga plus epsilon. Mertens początkowo uważał, że to po prostu K w potędze 1 druga te różnice kontroluje. To jest nieprawda niestety. Tak po ludzku mówiąc, to znaczy tyle, że dla bardzo dużych K różnica między BK i RK ma z grubsza biorąc 2 razy mniej cyfr niż liczba K. Jeżeli K jest liczbą stucyfrową, no to różnica BK minus RK no powinna być liczbą 50, no może 51 czy dwucyfrową. Ale powinna być na tyle mała. I my tego nie wiemy. Co wiemy? Wiemy tyle, że zeta ma pewne zera trywialne w punktach całkowitych, parzystych, ujemnych. Ma zera nietrywialne, które są w pasie pewnym na płaszczyźnie, część rzeczywista między 0 a 1. Od ponad 100 lat, za sprawą Hardiego, wiemy, że na tej prostej jest nieskończenie wiele zer w funkcji zeta. Norman Levinson, taki matematyk amerykański, udowodnił niecałe 50 lat temu, że na prostej krytycznej jest co najmniej 1/3 nietrywialnych zer funkcji zeta. To należy rozumieć tak, że jak bierzemy coraz dłuższe skończone fragmenty tego krytycznego pasa, to
w nich będzie skończona liczba zer, to wiadomo, i Levinson mówi, z tej skończonej liczby zer przynajmniej 1/3 będzie na prostej krytycznej. Dzisiaj, jakby ktoś chciał zrobić katalog funkcji, katalog zer funkcji zeta Riemanna, to miałby tam około 10 do 14 tych zer do wpisania za sprawą różnych, powiedzmy, pozytywnych maniaków, którzy zespołowo sobie to wyrachowują, korzystając z wolnych zasobów obliczeniowych, kart graficznych swoich komputerów i tak dalej. I wszystkie te zera są na prostej krytycznej, co do jednego. No więc, czy hipoteza Riemanna zachodzi, te 10 do 14 zer i wiele innych rzeczy świadczy, że zapewne tak. I myślę, że jest więcej matematyków, którzy w głębi ducha przypuszczają, że tak. Ale my się tym różnimy od biologów i fizyków doświadczalnych, że to nie jest argument. To jest szeroko otwarte pytanie za milion dolarów. Dziękuję.